Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. W 2012 roku policja w Kalmar otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu lokalnego milionera. 62-letni Göran Lundblad znika z rodzinnego domu i przez ponad 2 lata nie daje znaku życia. Policja prowadząca śledztwo jest bezradna. Za rozwiązaniem zagadki tajemniczego zaginięcia stoi Therese Tang, osoba prywatna, która odkryła, co stało się z Göranem. Dziś przenosimy się 400 km na południe od Sztokholmu do małej miejscowości Norra Forlosa, 15 km od miasta Kalmar. 10 września 2012 roku na policję w Kalmar dzwoni 24-letnia Sara Lundblad, by zgłosić zaginięcie swojego 62-letniego ojca Jorana. Na miejsce przybywa inspektor kryminalny Jonas Blomgren, gdzie Sara wraz ze swoim chłopakiem Martinem opowiada o okolicznościach zaginięcia. Göran Lundblad jest bardzo zamożnym człowiekiem. Odziedziczył ogromne pieniądze i ziemię po swoich rodzicach. Jest właścicielem wielu gruntów i lasów, które wydzierżawia. Posiada również duże gospodarstwo. Na co dzień mieszka w Norra Forlosa, jednak posiada również 2 mieszkania, jedno w Kalmar, drugie w Nyköping. W chwili zaginięcia jego majątek wyceniany był na około 50 milionów koron szwedzkich, co dziś daje około 20 milionów złotych. Göran posiada również sporo gotówki w skrytkach bankowych oraz kilka kont w bankach szwajcarskich. Sara opowiada, że 30 sierpnia pokłóciła się z ojcem o gospodarstwo. Dziewczyna chciała przejąć obowiązki ojca, jednak on nie był gotowy na to, by zwolnić tempo swojej pracy. Po głośnej kłótni Sara wybiegła z domu i została na noc u swojego chłopaka Martina. Następnego dnia dziewczyna wraca do domu, by wypuścić konie. Zauważa, że nie ma samochodu ojca. Po kilku dniach Sara dzwoni do byłej żony Jorana i opowiada o kłótni i o zaginięciu ojca. Ta uspokaja dziewczynę, mówiąc, że Göran jest zawzięty i zapewne chce ją ukarać swoją nieobecnością, by ta poczuła również, jak to jest zajmować się tak dużą farmą bez pomocy ojca. Była żona tłumaczy również, że Göran na pewno pojawi się w domu za kilka dni, gdyż ich wspólna córka, a zarazem młodsza siostra Sary, będzie obchodzić 18 urodziny. Jednak gdy Göran nie pojawia się nawet wtedy, Sara czuje, że musi zgłosić jego zaginięcie. Sara informuje policjantów, że z domu zniknął samochód Jorana, jego paszport, maszynka do golenia i prawdopodobnie mała walizka. Göran Lundblad w chwili zaginięcia miał 62 lata. Na jego koncie nie brakowało pieniędzy, za które mógłby się utrzymać kilka lat, podróżując dookoła świata. Na pytanie, czy Göran dysponował gotówką, Sara odpowiada, że owszem, trzymał zawsze trochę gotówki w domu, ale nie więcej niż 60 tysięcy, co mogłoby mu wystarczyć, by trzymać się z daleka od domu może 2 miesiące. Pierwsze działania policji polegały na sprawdzeniu teorii o wyjeździe za granicę. Śledczy zabierają komputer Jorana, by sprawdzić, czy w ostatnim czasie nie planował wyjazdu. Sprawdzane są konta zaginionego, karta do bankomatu nie była używana, a jego telefon jest wyłączony. Sara odnajduje samochód swojego ojca, który stał zaparkowany przed mieszkaniem w Kalmar, którego właścicielem był Göran. Dziewczyna zabiera samochód do domu w Forlosa, o czym informuje policję. Przeszukanie samochodu nic jednak nie dało. Policjanci przeszukują również dom, nie znajdują jednak nic podejrzanego. Śledztwo w sprawie zaginięcia 62-latka nie posuwa się do przodu. 23 października na policję w Nyköping dzwoni młodsza córka Jorana, Maria. Nyköping to miejscowość położona około 100 km na południe od Sztokholmu, 300 km od Kalmar. Göran posiadał mieszkanie zarówno w Kalmar, jak i w Nyköping oraz dom w Norra Forlosa, w którym mieszkał z Sarą. Maria opowiada, że zaginięcie jej ojca jest zgłoszone na policji w Kalmar, jednak nikt się do niej nie zgłosił, dlatego chce, aby policja z Nyköping przejęła śledztwo.
Maria ma przeczucie, że policja w Kalmar za bardzo ufa temu, co mówi jej starsza siostra Sara. Dziewczyna opowiada, że Joran i Sara bardzo często się kłócili, najczęściej o jej chłopaka Martina, który, jak twierdził Joran, jest z nią tylko dla pieniędzy. W zgłoszeniu Maria dodaje, że bardzo dziwny wydał jej się fakt, że po tygodniu od zaginięcia jej ojca, Sara i Martin zaczęli remont mieszkania w Kalmar, do którego para planowała się przeprowadzić. Na co według Marii Joran nie zgodziłby się, chociażby ze względu na to, że nie akceptował ich związku. Po tych zeznaniach policja zaczyna przyglądać się relacji Sary z ojcem, jak również chłopakowi dziewczyny Martinowi. Joran Lundblad mieszkał w małej miejscowości Nora Forlosa od urodzenia. Odziedziczył bardzo duży majątek po swoich rodzicach i w jego rękach majątek się powiększał. Ogromne gospodarstwo, które posiadał, graniczyło z gospodarstwem sąsiadów o nazwisku Thornblad. Rodzina Thornblad oraz rodzina Lundblad są ze sobą skłóceni od ponad 50 lat. Konflikt o kawałek ziemi trwał od pokoleń. Jak opisywane jest to w dokumencie szwedzkim, ziemia to władza, dlatego żadna ze stron nie potrafiła odpuścić i konflikt narastał. Można powiedzieć, że Joran odziedziczył nie tylko majątek, ale i również spór z sąsiadami. Pod koniec 1980 roku Joran poznaje Tinę i w 1988 rodzi ona córkę Sarę. Para nigdy nie zdecydowała się na małżeństwo i po kilku latach rozstają się. Sara zostaje pod opieką ojca. Kilka lat później Joran poznaje Irinę. Biorą ślub i w 1995 roku Joranowi rodzi się kolejna córka, Maria. Para jednak rozstaje się po kilku latach i dzieli się opieką nad córką. Przez kilka lat Joran wychowuje obie córki w gospodarstwie w Nora Forlosa. W chwili zaginięcia milionera 24-letnia Sara nadal mieszka z ojcem. Maria, lat 18, mieszka wraz z matką. Relacja między Sarą a jej ojcem Joranem była z początku bardzo zażyła. Byli współwłaścicielami firmy, która zajmowała się produkcją fajek z drewna. Dziewczyna miała odziedziczyć cały majątek po ojcu. W szkole wybrała kierunek ekonomiczny, a po ukończeniu liceum przez rok pracowała ramię w ramię z Joranem przy wycince lasów i produkcji fajek z drewna, by nabrać doświadczenia i zobaczyć, jak przebiega proces całej produkcji. Mniej więcej na 3 lata przed zaginięciem Jorana ich relacja się pogarsza. Powodem tego był fakt, że Sara zaczęła spotykać się z 3 lata młodszym Martinem, którego nazwisko brzmi Thornblad. Joran spełnia wszystkie zachcianki Sary, by zastąpić tym chęć bycia z chłopakiem. Przepisuje na nią nawet połowę swojego gospodarstwa. Gdy ta nadal nie ustępuje, odbiera jej majątek. Konflikt między rodzinami nie był jedynym powodem, dla którego Joran nie akceptował Martina jako przyszłego zięcia, ale również fakt, że według niego rodzina Thornblad źle dysponowała swoim majątkiem. Joran był przekonany, że Martin chce być z Sarą tylko dla jej pieniędzy. Mimo starań Jorana, Sara nadal spotykała się z Martinem. Większość czasu para spędzała u Martina ze względu na brak akceptacji chłopaka ze strony Jorana. Kłótnie między córką a ojcem narastały. Relacja z drugą córką Marią była bardzo dobra. Często się widywali i dzwonili do siebie regularnie. Pierwsze przesłuchania Sary i Martina nie wnoszą do sprawy zbyt wiele. Chłopak twierdzi, że relacja między nim a Joranem powoli się poprawiała. Sara z płaczem opowiada, że nie wierzy, by ojciec zniknął z własnej woli, by ją ukarać swoją nieobecnością. Podczas śledztwa policjanci przesłuchali mnóstwo ludzi, m.in. sąsiadów, znajomych oraz współpracowników milionera. Zdjęcie Jorana publikowane jest w gazetach z prośbą o każdą, nawet najdrobniejszą informację, która mogłaby pomóc śledczym w poszukiwaniach. Policja w ten sposób otrzymuje kilka ciekawych wskazówek. Najczęściej są to informacje od sąsiadów i ludzi, którzy bezpośrednio mieli kontakt z Joranem. Wynika z nich, że Joran zawzięcie sprzeciwiał się związkowi Sary i Martina. Był absolutnie przeciwny, by Martin stał się jego zięciem.
To zaciekawiło policjantów, chociażby dlatego, że Martin zeznawał co innego. Młodsza córka zaginionego, Maria, kontaktuje się z organizacją Missing People i prosi ich o pomoc. W swoim mailu opisuje okoliczności zaginienia ojca i błaga, by zajęli się tą sprawą. Missing People to organizacja non-profit założona w styczniu 2012 roku, która zajmuje się pomocą policji w poszukiwaniu zaginionych osób. Ich działania polegają na publikowaniu informacji oraz zdjęć na Facebooku o zaginionych osobach i organizowaniu poszukiwań w miejscach, gdzie istnieją ostatnie ślady po zaginionych. Do poszukiwań może dołączyć każdy, kto ukończył 18 lat. Informacje o poszukiwaniach są również publikowane na Facebooku. Już 4 miesiące po starcie organizacji udaje im się odnaleźć ciało Mariny Johansson, która była zaginiona od 2 lat. Z pewnością Wam o tym opowiem w późniejszych odcinkach. Szefowa oddziału Missing People w Kalmar, Therese Tang, przyjmuje zgłoszenie i kontaktuje się również ze starszą córką Jorana, Sarą. Aby organizacja mogła rozpocząć poszukiwania, potrzebna jest zgoda minimum 2 najbliższych osób poszukiwanej osoby. 17 listopada 2012 roku Missing People zaczyna poszukiwania Jorana, startując od miejsca, w którym Sara odnalazła jego samochód. Ochotnicy przeczesują pobliskie lasy, rzeki oraz kanały w poszukiwaniu przedmiotów, które mogłyby należeć do zaginionego. Zostają odnalezione 3 telefony i ubrania w pobliskich laskach, które policja zabezpiecza. Przedmioty te nie należą jednak do zaginionego. Policja ponownie przeszukuje dom Jorana. Zabiera ze sobą kilka broni, jakie mężczyzna posiadał, by zbadać, czy były ostatnio używane. Nadal nie ma aktywności na kontach bankowych Jorana. Policjanci nie odnajdują jakichkolwiek śladów potwierdzających, że Joran Lundblad udał się w podróż. Ta teoria, która pojawiła się od początku, wydaje się nie mieć potwierdzenia. Z rozmów z najbliższymi, jak i przyjaciółmi mężczyzny, wynika, że Joran był człowiekiem odpowiedzialnym. Nie lubił podróżować, uwielbiał swoją pracę i nie zostawiłby wszystkiego bez wcześniejszych przygotowań. Podczas kolejnego przesłuchania jako świadek, Sara odpowiada na pytanie policjantów, dlaczego już tydzień po zaginięciu ojca ona i Martin zaczęli remontować mieszkanie w Kalmar. Sara odpowiada, że mieli plany, by zamieszkać razem, jednak nie mogła sobie wyobrazić, by pod nieobecność Jorana Martin wprowadził się do domu w Nora Forlosa. Dlatego postanowili wprowadzić się do mieszkania w Kalmar. Mniej więcej w tym czasie Joranowi przyznana zostaje osoba, którą myślę możemy nazwać kuratorem. W każdej gminie w Szwecji istnieje coś w rodzaju rady nadzorczej. Do ich zadań między innymi należałoby przydzielić takiego kuratora, który w imieniu zaginionego Jorana będzie dysponował jego majątkiem do czasu jego powrotu. Powodem tego jest brak upoważnienia dla którejkolwiek z córek. Celem tego działania jest zapobieganie ewentualnym stratom finansowym, które mógłby ponieść zaginiony. Podobnie dzieje się w przypadku osób, które nagle ciężko chorują lub z innych powodów nie mogą zarządzać swoim majątkiem. Pierwszym kuratorem Jorana zostaje sąsiadka Anne-Christine. Z początku współpraca między Sarą a Anne-Christine przebiegała bez zarzutów. Sara prowadziła interesy ojca pod nadzorem kuratora. Czas mija. Sara i Martin zarządzają teraz firmą Jorana, gospodarstwem i nieruchomościami. Zawsze cicha i niemal niezauważalna Sara zmienia się na wyniosłą i nonszalancką. Sąsiedzi zauważają, że nie wspomina o ojcu, a gdy pytają, czy coś już wiadomo, odpowiada, że zapewne złapał go kryzys wieku starczego i pewnie mieszka gdzieś w ciepłych krajach. Współpraca z kuratorem już nie idzie tak, jak powinna. Sara próbuje wyciągnąć pieniądze z firmy ojca, na co Anne-Christine nie zgadza się. Dziewczyna chce również, by wypowiedzieć dzierżawę ziemi, która sąsiaduje z ziemią rodziny Thornblad, obecnym najemcom i wynająć ją ojcu Martina. Kurator jednak nie zgadza się na to.
Według Anne Christine interesy Jorana powinny być prowadzone bez dużych zmian do czasu jego powrotu. Po kilku miesiącach Sara złożyła wniosek o zmianę kuratora. Według niej Anne Christine utrudniała jej dostęp do pieniędzy ojca. Osobą, która teraz zgłosiła się na kuratora majątku Jorana, jest jego sąsiad Åke Tornblad. Sąd jednak odrzuca ten wniosek, argumentując to tym, że Åke ma długi, a kuratorem może zostać jedynie osoba, która jest na czystej linii z finansami. Plany Sary i Martina, by wprowadzić się do mieszkania w Kalmar, nigdy nie zostały zrealizowane. Między innymi ze względu na to, że Sara pracuje w lasach położonych blisko rodzinnego domu. Martin również zajmuje się gospodarstwem swojej rodziny, a podróż do Kalmar każdego dnia zajmowałaby im zbyt dużo czasu. Para wprowadza się do domu Jorana. Robią remont, by dostosować dom bardziej do siebie. Wyrzucają sporo rzeczy należących do zaginionego. Sąsiedzi plotkują, że zachowują się tak, jakby Joran miał już nie wrócić. Sara i Martin zapełniają halę z maszynami należącą do zaginionego, maszynami rodziny Tornblad. Opróżniają również różne skrytki bankowe należące do Jorana. Sara wyciąga ponad 1 000 000 koron szwedzkich z firmy na pożyczkę dla rodziny Martina. Okazuje się, że rodzina Tornblad jest bardzo bliska bankructwa. W przeciwieństwie do Jorana ich gospodarstwo nie radzi sobie zbyt dobrze. Są bardzo rozrzutni i nierozsądni w swoich wydatkach. Sara stara się teraz pomóc ich rodzinie. Wyciąga wszystkie swoje oszczędności z różnych kont i przelewa zyskane pieniądze na konto Åke Tornblad, ojca Martina. Kurator, którym tym razem zostaje Lars Bimbo, blokuje środki dziewczynie, która coraz bardziej angażuje się w pomoc rodzinie Martina. Informuje również chłopaka o tym, że jego maszyny nie mogą stać w hali Jorana bez opłaty podnajmu. Wszystkie te działania rozwścieczają parę. Åke, tata Martina, dowiaduje się, że Sara nie ma już własnych pieniędzy, a dostęp do pieniędzy ojca jest blokowany przez kuratora. Jak wspominałam wcześniej, Sara była współwłaścicielką firmy ojca, jednak rok wcześniej Joran przepisał wszystko z powrotem na siebie, pokazując w ten sposób córce, że nie akceptuje jej związku z chłopakiem z sąsiedztwa. O tym fakcie nie miał pojęcia ani Martin, ani jego ojciec. Policja po długim i mozolnym śledztwie dochodzi do wniosku, że motyw zaginięcia Jorana mógł być związany z Sarą i Martinem oraz ich związkiem. Są teraz głównymi podejrzanymi w oczach śledczych, jednak nie zostają o tym poinformowani. Jako że po kilku miesiącach nadal nie ma znaku życia ze strony Jorana, policja zmienia rubrykę przestępstwa z zaginięcia na prawdopodobne zabójstwo, co otwiera tak zwaną skrzynkę z narzędziami, dzięki czemu otrzymują zezwolenie na podsłuch Sary i Martina. Pomoc Sary dla rodziny Tornblad okazuje się niewystarczająca. Para w swoich rozmowach telefonicznych daje do zrozumienia, że nie są zadowoleni z kuratora. Podsłuch nie daje policji nic poza domysłami. Parę lat później okazuje się jednak, że Sara i Martin podejrzewali, że są podsłuchiwani, dlatego zachowywali ostrożność w rozmowach. W Nora Forlosa zaczynają dziać się teraz dziwne rzeczy. Ktoś ewidentnie stara się utrudnić życie mieszkańcom wioski. Najbardziej na ataki sabotażu narażony jest Mats Robery, który wydzierżawia wszystkie pola uprawne w wiosce należące do zaginionego Jorana. Jako że Sara nie ma dostępu do pieniędzy ojca, Martin chce, by ta wypowiedziała umowę dzierżawy pól Matsowi, co dałoby dostęp do nich rodzinie Tornblad. Kurator nie zgadza się na takie rozwiązania. Mats również odmawia, tłumacząc, że pola są już zasiane. Zaczynają się problemy. Ktoś przecina ogrodzenie elektryczne wokół gospodarstwa Matsa. Po naprawie mężczyzna odnajduje kolejne rozcięcie. W ciągu jednego dnia ogrodzenie zostało przecięte 3 razy. Po kilku miesiącach ktoś dosypuje cielakom jedzenie. Gdyby Mats tego nie zauważył, zwierzęta przejadłyby się na śmierć. Później ktoś rozcina worki z nawozem,
38 worków po 750 kilo każdy. Martin i Sara również są narażeni na ataki. Jak twierdzą, ktoś przecina im opony w aucie. Dostali również list z pogróżkami i radą, by się wyprowadzili. Cała wioska żyje w terrorze przez ponad rok czasu. W sierpniu 2013 roku na świat przychodzi dziecko Sary i Martina, Vincent. Rodzina mieszka w domu Jorana. Z początku wszystko układa się bardzo dobrze, jednak z czasem relacja pomiędzy Sarą i Martinem pogarsza się. Dochodzi do częstych sprzeczek. Sara bardzo często wyjeżdża z dzieckiem do Nyköping, by zająć się tamtejszymi interesami Jorana. Brak pieniędzy i ograniczone możliwości do prowadzenia interesów to główne powody, dla których para nie potrafi się dogadać. Wiosną 2014 roku Therese Tang z organizacji Missing People planuje kolejne poszukiwania Jorana. Mimo, że nie wiąże z tymi działaniami większych nadziei, uważa, że byłby to świetny trening dla jej oddziału. Aby rozpocząć poszukiwania, jeden z działaczy w Missing People kontaktuje się z policją, by potwierdzić, że Joran Lundblad nadal jest zaginiony. Następnie kontaktuje się z Sarą, której reakcja zaskakuje mężczyznę. Sara nie chce mieć z organizacją kontaktu. Jak twierdzi, stara się ułożyć sobie życie i nie wracać do zaginięcia jej ojca. Podaje numer do młodszej siostry Marii, która z otwartymi ramionami przyjmuje pomoc organizacji. W maju 2014 roku Missing People rozpoczyna swoje działania. Właściciel hotelu w Kalmar udostępnia organizacji kilka pokoi, nie biorąc za nie opłaty, by w ten sposób pomóc w sprawie. Organizowane są poszukiwania wraz z wolontariuszami, którzy krok po kroku przeszukują Nora Forlosa, kawałek po kawałku. Therese Tang, szefowa oddziału w Kalmar, odwiedza Sarę i Martina. Rozmawiają również z jego ojcem, jak i mieszkańcami wioski. Martin i Sara żyją teraz pod ogromną presją. Wraz z przybyciem do wioski organizacji Missing People zainteresowanie zaginięciem Jorana wzrasta. Wiele ludzi chce pomóc. Prasa również publikuje reportaże o tajemniczym zaginięciu 62-letniego milionera. Therese Tang chce, by psy tropiące mogły przeszukać dom, w którym mieszkał Joran. Mimo, że od zaginięcia minęło już niemal 2 lata, Therese ma nadzieję, że nadal jest szansa na odnalezienie Jorana. Therese wraz z koleżanką z Missing People odwiedza dom Jorana. Drzwi otwiera Martin. Therese pyta go, czy mogą wejść z psami i przeszukać dom. Sara zgodziła się bowiem na to. Chłopak wykręca się, mówiąc, że będą mogli to zrobić dopiero jak Sara wróci z Nyköping. Therese prosi Martina, by zadzwonił do niej i przekonał się, że się zgodziła. Chłopak twierdzi jednak, że zapomniał jej numeru telefonu. Działaczka Missing People mówi, że ona posiada numer. Wtedy chłopak mówi, że nie ma baterii w telefonie. A gdy Therese w końcu przekazuje mu swoją komórkę, z której może zadzwonić, chłopak wykręca się, mówiąc, żeby wróciły, jak Sara będzie w domu. To było pierwsze spotkanie Therese Tang i Martina Thornblad. Dziewczyna odnosi wrażenie, że Martin, Sara oraz ojciec Martina Oke to jedyne osoby z całej wioski, które nie chcą pomóc w poszukiwaniach. Kolejne spotkanie Therese i Martina następuje, gdy chłopak jest na spacerze z Sarą. Therese przedstawia się Sarze i opowiada o pracy, jaką Missing People robi i o planach, jakie mają, by odnaleźć jej ojca. Sara nie wydaje się być zainteresowana. Zamiast tego para opowiada Therese o listach z pogróżkami, jakie otrzymali. Sara i Martin sugerują, że jeśli Missing People chce odnaleźć Jorana, powinni skupić się na człowieku o imieniu Mats Robari, który według nich jest autorem listu z pogróżkami. Wraz z kolejnymi kontaktami z Martinem, pomiędzy Therese a chłopakiem nawiązuje się znajomość. Zaczynają wymieniać się SMS-ami, czasami również dzwonią do siebie. Therese Tang zbliża się do Martina, gdyż ma przeczucie, że chłopak wie, co stało się z Joranem.
Zła relacja między Martinem a Sarą przyczynia się do częstszego kontaktu chłopaka ze starszą o 9 lat Teres. Chłopak zwierza się Teres ze swoich problemów małżeńskich. Opowiada, że Sara poznała kogoś w Nyszoping. Zdaje się, że ich związek powoli się rozpada. Częste rozmowy telefoniczne pomiędzy Martinem a Teres sprawiają, że chłopak zakochuje się w niej. Teres Tang nagrywa rozmowy z Martinem. Dziewczyna ma nadzieję, że chłopak coś ukrywa i być może powie coś ważnego podczas tych rozmów. Rozmowy te będą później dowodami w sprawie. Jedna z konwersacji trwała ponad 4 godziny. Martin chce się spotkać z Teres. Twierdzi, że ma jej coś ważnego do powiedzenia. Do spotkania między Teres a Martinem miało dojść w pobliskiej kafejce. Postanowili, że spotkają się, by porozmawiać w cztery oczy. Teres przygotowuje się do tego spotkania. Instaluje aplikację w telefonie, która wysyła sygnał GPS z jej telefonu do współpracowników z Missing People i posiada przycisk alarmu, gdyby ta potrzebowała pomocy. Plan jednak komplikuje się, gdy rankiem 19 czerwca 2014 roku do Teres dzwoni Martin i informuje ją, że jest w drodze do domu, w którym mieszka dziewczyna. Na czas poszukiwań Teres wynajmuje pokój w pobliskim domu i tego dnia dom jest pusty. W czasie, gdy Martin jest w drodze, dziewczyna przeszukuje dom w poszukiwaniu noży i innych ewentualnych narzędzi, by je ukryć. O godzinie 7:30 na podjazd wjeżdża Martin. Teres zagląda przez okno i widzi, że po zaparkowaniu samochodu Martin poprawia fryzurę w lusterku, po czym wysiada z auta. Martin wydawał się bardzo zdenerwowany. Teres wita się z chłopakiem, pyta, czy bez problemu znalazł drogę i zaprasza go do środka. Po kilku zdaniach Teres pyta Martina o ich pierwsze spotkanie. Moment, w którym Martin otwiera drzwi w domu Jorana i upiera się, że Sara jest w Nyszoping, a on nie może do niej zadzwonić. Teres pyta, czy dziewczyna była wtedy w domu. Skąd wiesz? Pyta Martin i opowiada, że była na piętrze i zamykała usta synowi, by nie wydawał z siebie żadnego dźwięku. Chłopak pyta Teres, skąd wiedziała. Ona odpowiada, że takie miała przeczucie, tak samo jak teraz czuje, że on wie, gdzie jest Joran. Martin kręci się i wierci. Teres uspokaja go i spokojnym głosem mówi, że nadszedł czas, by chłopak w końcu powiedział, co stało się z milionerem. Martin zaczyna opowiadać. Rankiem 30 sierpnia 2012 roku Sara otwiera drzwi Martinowi, który wchodzi do domu i udaje się do pokoju, w którym śpi Joran. Sara nie chce widzieć morderstwa, dlatego czeka na schodach prowadzących na piętro. Martin wchodzi do pokoju milionera. Ten, słysząc dźwięki, budzi się i odwraca w stronę drzwi. Nie zdążył jednak wypowiedzieć ani słowa, gdy pada strzał ze strzelby, którą w rękach trzyma Martin. Joran zostaje postrzelony w głowę. Ciśnienie, jakie się utworzyło, sprawia, że jedno z jego oczu wyskakuje z oczodołu. Pokój wypełnia się odorem moczu i kału, które zwiotczałe mięśnie wypuszczają z ciała. Chłopak idzie po plandekę i zawija ciało niedoszłego teścia w materiał. Sara nie chce widzieć zwłok ojca. Nie potrafi też pomóc w przeniesieniu ich. Na co Martin rozwściecza się i tłumaczy, że sam nie jest w stanie tego zrobić i że jeśli dziewczyna mu nie pomoże, zadzwoni na policję. Para umieszcza ciało na pace pick-upa Martina. Zawożą je na pole należące do rodziny Thornblad, gdzie poprzedniej nocy chłopak wykopał grób. Stojącą obok koparką Martin zasypuje ciało Jorana, po czym wracają do domu. Para miała niemalże 2 tygodnie na uprzątnięcie śladów po zabójstwie. Dopiero 10 września Sara alarmuje policję. Użyli bardzo dużej ilości środków czyszczących, aby usunąć krew z tapet i z podłogi. 3 miesiące po morderstwie zdecydowali się na remont sypialni Jorana,
którą zamienili na jadalnię. Ściągnęli kawałki tapety, z której nie zeszła krew, i położyli nowe. Zmienili również podłogę. Martin zwierza się Teres, że Sara próbowała już wcześniej pozbyć się ojca. Podczas prac w lesie na maszynach dziewczyna planowała spowodować wypadek, jednak nie potrafiła tego dokonać. Po tym, co powiedział Martin, Teres prosi chłopaka o wskazanie miejsca, w którym znajduje się ciało Jorana. Mówi, że na parterze znajdują się mapy, których używało Missing People w swoich poszukiwaniach. Przed zejściem na dół Martin idzie do ubikacji. Teres wykorzystuje ten moment, by włączyć dyktafon w swoim telefonie. Na dole Martin bez wahania wskazuje miejsce około 700 metrów od domu zamordowanego. Szefowa kalmarskiego Missing People przekonuje Martina, by pojechali do kafejki na śniadanie, w trakcie którego chłopak niemalże szczyci się morderstwem i tym, jak przez 2 lata pluli policji w twarz. Tego samego dnia Teres Tang zawiadamia policję o tym, co usłyszała od Martina. Śledczy decydują się na aresztowanie Sary i Martina. Martin Thornblood i Sara Lundblood zostają skazani przez sąd pierwszej instancji na 18 lat pozbawienia wolności za morderstwo Jorana Lundblood. Sąd wierzy zeznaniom, jakie podczas rozprawy składała szefowa kalmarskiego oddziału Missing People. Martin bowiem skorzystał z prawa do odmowy zeznań. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył temu, co miała do powiedzenia Teres Tang. Sara nie przyznawała się do jakiejkolwiek winy. Sąd uznał, że dowody przeciwko parze są wystarczające, by uwierzyć w to, co Martin opowiedział Teres Tang. Działania zarówno Martina, jak i Sary po zaginięciu Jorana potwierdzają, że byli świadomi śmierci Jorana. Remont mieszkania w Kalmar, które należało do zamordowanego bez jego zgody, jak i remont domu, w którym mieszkał, wpłynęły na niekorzyść pary. Motywem tej zbrodni były miliony, jakie posiadał Joran Lundblad. Sąd drugiej instancji podtrzymuje wyrok. Najważniejszy świadek w sądzie, którym była Teres Tang, kontynuuje kontakt ze skazanym za morderstwo Martinem. Z tym samym człowiekiem, przeciwko któremu zeznawała w sądzie. Listy, które wysyłają do siebie, zostają przekazane przez adwokata Martina dziennikarzom śledczym z podcastu o nazwie Spor. Dziennikarze w 6 odcinkach opowiadają o sprawie oraz nowej wersji wydarzenia, którą przedstawia im sam skazany, Martin Thornblood. To nie on zabił Jorana. Martin był świadkiem, dlatego potrafił tak dokładnie opowiedzieć, jak do tego doszło. Według niego Sara nie miała z morderstwem nic wspólnego. Zabójcą była inna osoba, której imienia Martin nie chce podać ze względu na to, że ta osoba jest bardzo bliska chłopakowi. Po opublikowaniu podcastu Martin wraz ze swoim adwokatem składają wniosek o apelację do Sądu Najwyższego. Ten jednak odrzuca go, argumentując, że brakuje nowych dowodów w sprawie. Jak się możecie domyśleć, osobą, która terroryzowała całą wioskę, był Martin. To on stał za sabotażem przeciwko Matsowi Robery, który wynajmował ziemię od Jorana i których dzierżawy Sara nie mogła mu wypowiedzieć. Ziemie te bardzo pomogłyby rodzinie Thornblood, by wyjść z długów. Działania wobec Matsa miały go zmusić do wyprowadzki i wypowiedzenia dzierżawy samemu. Gdyby nie Teres Tang, rozwiązania zagadki zniknięcia Jorana moglibyśmy nie poznać nigdy. Ta uparta kobieta potrafiła wyciągnąć od mordercy informacje, które pomogły policji rozwiązać sprawę. Teres Tang wydała również książkę, która została przetłumaczona m.in. na język polski. Tytuł brzmi Na tropie mordercy – historia prywatnego śledztwa, które wstrząsnęło Szwecją. Przeczytałam ją, przesłuchałam podcast Spor, czytałam również materiały policyjne i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co sądzić o tej kobiecie. Polecam lekturę jej książki, może wy macie jakieś zdanie o prywatnej pani detektyw, której nazwisko zna cała Szwecja.
Dzięki za wsparcie wszystkim, którzy do mnie napisali i wszystkim, którzy mnie śledzą. Dzięki też za wszystkie komentarze, zwłaszcza te, w których piszecie, co trzeba poprawić. Ja wiem, że mój głos nie jest radiowy, ale myślę, że idzie się do niego przyzwyczaić i w jakiś sposób ignorować, by skupić się na historiach. Jeśli znacie jakąś ciekawą sprawę ze Szwecji, której szczegóły chcielibyście poznać, zostawcie komentarz, może da się coś wyszperać. Zapraszam na Insta, gdzie znajdziecie kilka zdjęć ze sprawy. Do usłyszenia.